Marcin Dubieniecki, 39L. Stara się nie stracić kontaktu z pociechami. Marta Kaczyńska, 38L. Nie kryję zadowolenia. To były długie cztery miesiące. Marcin Dubieniecki, były. Mąż Marty Kaczyńskiej, spędził je w areszcie. Reklama prokuratora zarzuca mu przyjęcie kilkuset tysięcy złotych. Łapówki. Adwokat ma wiele powodów do zmartwień, ale największe z nich to. Jakiego sytuacja odbije się na dzieciach, zwłaszcza córkach, To już nastolatki, które znowu znalazły się w centrum medialnego zamieszania, Bardzo za nimi tęsknił, zależało mu, by towarzyszyć martynce, dwanaście w trakcie zawodów jeździeckich. Dziewczynka doskonale sobie radzi, zdobywa nagrody, Prawnik spędził sporo czasu na sopockim hipodromie, pomagając jej przygotować się do startu a potem oklaskując pociechę. Jest z niej dumny i pragnie, by o tym wiedziała. Martyna była szczęśliwa, że ma wsparcie, taty na trybunach. Jest mocno związana z ojcem. Zarówno on, jak i Marta zadbali, by po rozwodzie zachować przyjacielskie relacje dla dobra dzieci. Dlatego Kaczeniska z radością przystała na propozycję, by Marcin spędził ten dzień z córką.